A więc, majster, kontynuujemy wymianę uszczelniaczy. Mamy dzisiaj wszystko, uszczelniacze, śruby. A więc tak, mamy tutaj stary uszczelniacz oraz nowy uszczelniacz. Widzicie różnicę? Dlatego właśnie na wolnych obrotach wasz silnik będzie palił sobie olej, ponieważ mamy wysokie podciśnienie w kolektorze i silnik próbuje zasać powietrze razem z olejem, w tym przypadku skąd tylko chce. Zrobiłem już 3 i teraz wam wytłumaczę zasadę. Nie będę wam tu pokazywał od A do Z. Ktoś prosił o super zajebisty filmik, nie będzie takiego, ale wytłumaczę wam zasadę działania tego wszystkiego, bo resztę musicie niestety sobie sami zrobić, jeżeli robicie to sami. Przy wymianie uszczelniaczy bardzo pomocny jest kompresor. Widzicie, jest podpięty pod cylinder, więc zamyka nam cały czas zawory. Jak widzicie tutaj, mamy już nową gumkę. Te dwa u góry były wymienione, ten na dole już prawie. I posługuje się takim urządzonkiem, tak jak tutaj widzicie, kupionym. Niektórzy mogą sobie dorabiać. Polecam akurat to. Ma 3 różne rozmiary, można regulować. Tutaj widzicie nastaw, różnie po prostu zapieracie się o jakąś dziurkę czy tam otwór w głowicy i po prostu podważacie. Jest robota mega prosta. Prosta może nie, ale jest łatwiejsza. Wiadomo, trzeba zatkać wszystkie otwory, które na przykład tam prowadzą do wnętrzności silnika. Jakieś tam zlewowe czy tam spływowe kanały, żeby wam zamek, czyli taka pierdełka, to jest połówka, nie wpadła do środka. I największym problemem jest po prostu, ściąganie jest proste, ale ja wam pokażę mniej więcej tutaj na tym przykładzie. Nie wiem, czy będzie widać. Ściąganie jest proste. Zróbmy tak. Potem trzeba to jakoś wygrzebać, te dwa zamki, założyć gumkę i założyć zamki z powrotem. Utrudnienie jest takie, że mają swoją orientację. Jak widzicie, one nie są proste, są stożkowate, właśnie dlatego zamykają, potem trzymają cały zawór spięty razem z sprężyną i nie ma to prawa po prostu odpaść. Także takie wskazówki przy zakładaniu. Co jeszcze? Później będzie składanie rozrządu. Składanie rozrządu jest w miarę prosto, ile mamy jakieś tam blokady. Tutaj filozofii wielkiej nie ma przy tym, ale warto jest sobie po prostu zabezpieczyć wał, potem te wanosy, pryzma, docisk tutaj, łańcucha i tyle. Dobra, pany. Gówno tutaj dzisiaj nagram, bo wiercą za ścianą, ale taką wam dam wskazówkę. Tu już mamy nowy uszczelniacz, sprężynę i teraz montaż tych małych drobinków, drobineczek, pierdołek. Cokolwiek coś, najlepiej smar montażowy do silników na śrubokręt. Pach. Przykładamy tak. I kiedy naprężycie już czy tam skompresujecie sprężynę, wtedy tylko bokiem przykładacie, bo no, takie tu mam dzisiaj jazdy. Jak na przykład namagnesujecie ten, dobrze jest mieć namagnesowaną końcówkę, wtedy nie spadnie, ale żeby wam to nie jeździło, nie wisiało tam na tym magnesie, różnie jest, wtedy troszkę smaru, cokolwiek, i wtedy przykładamy pach, puszczamy sprężynę i zamyka się je zajebiście, bo tak będziecie się tutaj męczyć. Ja już ten trik stosowałem wcześniej, jak zmieniałem u siebie uszczelniacze. Na szczęście nie mamy tutaj 24 zaworów, tylko 16, więc jakoś idzie. Jeden cylinder zrobiony, przechodzimy na kolejny i tak dalej, potem składamy. Dobra, panie, ostatnie dwa nam zostały. Podejście tutaj jest żadne. Zlipa totalna, trzeba kombinować. Ten ostatni będzie najgorszy. Tu mamy półkę, nie wiem jak to zrobię, zaczepię o coś innego, ale to jest masakra, nie? Także wymiana 16, może tak, sama wymiana, mówię, samych sprężynek, ściąganie sprężynek i w ogóle. Ja myślę, że za 2 godziny będzie, a potem, to tam wiadomo, składanie, rozkładanie.
i takie tam pierdoły, to już wasza sprawa, ale tutaj nie wolno się śpieszyć, trzeba być zajebiście ostrożnym, w miarę delikatnym, właśnie. Nie wiem, czy tam coś w ogóle widzicie, dlatego nie lubię nagrywać takich rzeczy, ale ten montaż ogólnie jest ten pipuś, cyk, na magnesie. Tutaj powinny być takie osłonki, nie wiem dlaczego nie dali w komplecie, akurat nie mam, ale posmarowane olejem też da radę. Takie tak zwane kondomki, żeby ten uszczelniacz nie przechodził tak drastycznie pomiędzy tymi nacięciami na zaworze. Nie wiem dlaczego tego nie dali, zazwyczaj dają z 2, 3, 4, no ale myślę, że będzie ok. Teraz najlepsza sprawa to jest to zakładanie. Ten pierwszy to jest zawsze pikuś, gorzej potem ten drugi. Wtedy najlepiej odwrócić go i przypasować tam, gdzie ten pierwszy był. Wtedy jest lepiej. Ogólnie tak jak mówię, ten smar, cokolwiek, coś klejącego na te zameczki, to jest lawa. Wtedy ustawić kąt. I cyk. No tak więc tak to wygląda, nie męczę was dalej tą akrobatyką. Jeszcze jest ostatni. Ten ostatni też będzie ciekawy, choć lepszy ten niż ten tutaj, bo to w ogóle masakra. Dziękujemy BMW za te pochylone silniki. Naprawdę super sprawa. Dobra majstry, za chwilę składamy. A więc dobra majstry, nie będę tutaj kręcił jakiegoś timelapsa czy w ogóle takich pierdół o składaniu rozrządu. Jak mi się uda, nie zapomnę, przypomnijcie mi w komentarzu, to wam dam jak to się mówi, taki tam manual PDF. Ale co, mamy zablokowany wał z tyłu na kole dwumasowym. Tam jest tak ciężko dostać się w ogóle z kamerą czy nawet telefonem, że nie pokażę wam tego, ale spróbuję te miejsce pokazać. Jest to ogólnie w bloku silnika zaraz przy łączeniu z miską, więc tak trzeba tą łapkę sadzić i w ogóle. Więc mamy zblokowany wał tak jak producent chciał. Nie mam drugiego zestawu ogólnie do walwtronika, bo to jest taka piękna procedura w ogóle montażu tego i w ogóle. Ważne jest, żeby nie pomylić tutaj dźwigienek. To jest cylinder numer pierwszy, dolot. Wydech, wiadomo, tutaj jest wałek wydechowy, nie pomylić tych łożysk miejscami czy tam orientacją. Tu byście chyba raczej nie dali rady, chociaż nie jestem pewny. Pamiętać, żeby sobie tam bez problemu wszedł w tą pompę i tyle. Potem zakładamy cały ten mechanizm, który tutaj jest spięty. O, tu są zaciski, będę robił zaciski z 3.0. Cały ten mechanizm jest spięty, właśnie tutaj jest ta druga, ten drugi zestaw cały w ogóle, który to tam spina. To jest taka, można powiedzieć, niepotrzebna rzecz. Tutaj chodzi o to, żeby wam nie opadł ten dolny wałek, bo nie ma się na czym trzymać. Ten tutaj jest przykręcony, on praktycznie nie ma napięcia dużego.
Tutaj ważna rzecz, tutaj mamy konektor, on jest zaolejony, trzeba go wyczyścić, przedmuchać sprężonym powietrzem. Ja nawet nie usuwałem tego silniczka, który pracuje praktycznie, można powiedzieć, cały czas. I taka ciekawostka, to jest to, co nie mówiłem ostatnio, dlaczego ten silnik jest taki dziwny, bo wiedziałem, że nagram drugą część i wam powiem największą taką dziwną rzecz, którą nie wiem, czy BMW wprowadziło, ale coraz więcej producentów wprowadza, czy tam kopiuje, że tutaj Valvetronic, ja porównałem do VTK, bo zasada działania jest taka sama, tylko że tutaj praktycznie przepustnica nie jest używana. Używana jest tylko do tego, kiedy ten silniczek, który widzieliście przed chwilą, padnie i wtedy mamy jakieś tam sterowanie. Może się tak zdarzyć, wiadomo, no, silniki BMW padają, to o tym wiemy. Nie tylko, ale w normalnej jeździe, przy normalnej tam operacji tam silnika, ta przepustnica jest cały czas otwarta, a dostarczaniem lub ilością dostarczanego powietrza jest, decyduje właśnie ten silniczek, który zmienia właśnie wysokość otwarcia zaworu, więc ogólnie zawory decydują o tym, ile wpada powietrza, bo BMW stwierdziło, że jednak to jest restrykcja, prawda? To jest restrykcja i poprzez to, że już sam silnik, można powiedzieć, sama głowica decyduje o ilości powietrza, można coś tam zyskać. No i zyskało tyle, że tak jak właśnie mówiłem, że zyskało 0 konia więcej niż tam jednostki poprzednie. Zyskało może troszkę newta, może z 15-20 newta. I jakąś tam niby ekonomiczność, prawda? Ekonomiczność i mniejsze CO2. Ktoś mówił, że CO2 to nie jest ekologia, ale no, jeżeli cały czas cisną na CO2, to znaczy, że szukają dziury w całym i szukają tego, że w końcu zapukają do drzwi i powiedzą wam, ile popieracie powietrze na dzień, nie? Ile razy oddychaliście. Więc to cały czas jest ekologia, która tam ma dbać o środowisko i w ogóle, więc dobra, nie wracajmy do tego tematu. Trochę się zagadałem, ale ogólnie mamy zablokowane wszystko. Potem założymy wałki. Jak wałki będą założone, spinamy je tu i tu. Tak samo jak w rzędowej szóstce, wałki muszą być sztywno. Potem zakładamy te koła wanosów. Koła wanosów ogólnie pisze, że nie ma żadnej tam cechy, czy jakiejś tam jakichś wskazań, jak one mają być zamontowane. Potem tylko tutaj przychodzi blokada, która blokuje odpowiednie właśnie te koła sensorów, które czytają, tu są na dole sensory, jeden, drugi, czytają położenie wanosa. Także nie jest to bardzo skomplikowana procedura, może nawet bym powiedział, że jest łatwiejsza niż rzędowa szóstka, tam M52TU czy M54. Tam jest naprawdę troszkę bardziej skomplikowane i ciężko to zrozumieć, a tutaj moim zdaniem jest troszkę prościej. Także zakładamy wałki, przykręcamy tam. Tutaj będą te dwie śruby na wałkach, które właśnie trzymają wanosy. I tu jest procedura. Te śruby, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, muszą być nowe, gdyż one się rozciągają. To jest taka sama zasada jak we wale, czy tam w głowicy. I tu będzie tak 20 N i potem dwa razy po 90 stopni. Trzeba posmarować gwint. Więc mamy tutaj przykręcone wałeczki, natryski olejowe, jeszcze ten trzeba tutaj chyba dokręcić, nie, stryknąć go. I teraz ważna rzecz, tutaj mam jeszcze napinacz poluzowany po to, żeby włożyć wanosy. I teraz najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, tak jak mówiłem już wcześniej o dokręcaniu, to tam pikuś, ale one są różne. Ein, czyli in, czyli intake, czyli dolot. I aus, ex, czyli aus po niemiecku, exhaust po angielsku, po polsku wydech.
że jak będziecie je montować na wałki z nowymi śrubami 20 N 2 razy 90 stopni, nie pomylić, bo będzie lipa. Tam nie widać, ale już jest wkręcona symulacja napinania łańcucha, czyli tam 0,6 N, czyli tak naprawdę po prostu ma być palcami sztywno i tyle, dokręcone, nic więcej nie przesadzać. Zaraz zablokujemy obydwa wałki, wał jest zablokowany i to tyle. Więc tak, blokady są założone i są spięte i ta śruba tutaj wyrównuje tą i tą, także możecie mieć krzywo wałek, więc jak założycie tą, wydaje wam się, że jest prosto, ta wydaje wam się prosta, ale jak dokręcicie tą, ta idzie pierwsza, ta druga i potem spinacie, praktycznie ta śruba dociska z tą płaszczyzną, powiedzmy, tą blokadę. I wtedy ma to sens. Wtedy dwa wałki są centralnie prosto do góry. I teraz na vanosa przykręca się tą pryzmę. Tylko po to, żeby ustawić te kółeczka tutaj, te otwory. Czyli na te sensory. Właśnie mniej więcej tak ma wyglądać ta blokada. Wtedy te kółka sensorów nam się nie kręcą. Tutaj mamy dwie nowe śruby. Dokręcamy je tylko lekko, żeby złapały. A potem jeszcze trzeba dopchnąć naciąg łańcucha, żeby nam to wszystko zasymulował. Czyli teraz sobie jeszcze dokręcimy nasadką, chyba jakąś taką 15. 16. Zacisnąć, lekko odkręcić, żeby nie było za dużo i wtedy możemy dociskać łańcuch, symulować jego napięcie. Teraz zobaczycie na pewno. Aha, jeszcze trzeba tutaj dokręcić śrubkę właśnie, którą zapomniałem właśnie, bo kręcąc YouTube'a tak to właśnie jest. Tutaj od napinacza, żeby nam był w pozycji wysuniętej, bo inaczej to wszystko będzie do dupy. Ten łańcuch mamy dokręcony naprawdę palcami, żeby był po prostu napięty, żeby nie było luzu. To już jest sztywno. Potem 20 N. I dwa razy po 90 stopni. To mamy dokręcone, wszystko mamy dokręcone. Nie zapomnieć o tej sprężynie, o której nie mówiłem, że trzeba ściągnąć. Jest to bardzo dosyć niebezpieczna sprawa, gdyż jest to napięcie tego wałka, więc tutaj sobie silniczek reguluje, tam z powrotem tak jakby odpręża czy napina, więc uważać, żeby nie wystrzeliło, nie pourywać palców. I zobaczyć, czy silnik kręci, no nie? Bo jak nie będzie kręcił, to trzeba to wszystko tutaj rozmontować i sprawdzić jeszcze raz. Wyciągamy symulację napinania łańcucha, wkręcamy normalny napinacz, żeby nie zapomnieć, bo będzie wyciak oleju i będzie lipa. I cyk, wszystko chodzi, trochę będzie dymić, wiadomo, bo się wylał olej ze szczelki. Będziemy jeździć, obserwować. Dobra, trzeba tu przywietrzyć. Dobra, N90 pomodzone. Następnym razem na pewno się raczej nie zajmę tymi zaciskami, ale to są dla mnie. Także pierwsze co, to zawiozę je do piaskowania i malowania. Tylko chcę się dowiedzieć, czy będę musiał kupować nowe tłoczki. Okazuje się, że chyba nie. Także kupimy tylko gumki. A tłoczki się tylko przepolerują.
Także mamy zaciski, nowy tarcz i będzie bliżej 3.0. Hamulce na pewno będą dobre, bo te z 2.5 jednak czasami przy tym silniku nie dają rady. Dobra majstry, następnym razem chyba coś o Fordzie będzie. Nara.